Cześć, z tej strony Karolina. Witajcie ponownie na moim kanale. Pewnie już zdążyliście zauważyć na czołówce, że dziś będziemy korzystać z produktów Woodouts. Jest to marka, którą całkiem niedawno stworzyłam. No i tak jak tutaj pewnie zdążycie zauważyć, już niebawem będziemy tutaj przeplatać tematy kartkowe z tematami związanymi właśnie z wykorzystaniem tych drewnianych produktów. Dziś będziemy robić wianek. Wianek na bazie takiej niedużej obręczy. Wymiary podam Wam oczywiście w opisie tego filmu, tak samo jak materiały, których tutaj używam. Tak wygląda wianuszek. Inspiracją do stworzenia go był pewien post, czy pewno po prostu zdjęcie, które widziałam na Pinterest. Wkleję Wam link do tego zdjęcia też tutaj w opisie tego filmu, żebyście sobie mogli zobaczyć. Chciałam taki wianek zrobić już dawno, ale należę do tych trochę leniwych. Wyglądał mi na coś, co wymaga dużo pracy, ale wpadła mi w rękę taka maska od Agi Baraniak i pomyślałam sobie, że ona pomoże mi właśnie w zrobieniu szybkim i sprawnym całego tego wianuszka. Jak widzicie, będziemy używać tuszy Distress, maski oraz takich fajnych farb z efektem brokatu z fabryki dekoru. Jeśli jesteście niecierpliwi, będziecie potrzebować suszarki i kleju na gorąco. Zacznę od tego, że muszę pomalować całą obręcz na biało. To znaczy, właściwie nie muszę, ale chcę, żeby po prostu ten wianek wyglądał estetycznie z dwóch stron, dlatego maluję go na biało. No i oczywiście wysuszę go suszarką, żebyśmy mogli dalej przejść do pracy. Smaruję, maluję zarówno te krawędzie na zewnątrz, jak i od wewnątrz wianka, żeby wszystko naprawdę ładnie wyglądało. Tak wygląda już przygotowana obręcz. W zasadzie pomalowałam tylko jedną warstwą. No nie wydaje mi się, żeby to musiało być jakoś super ekstra dokładnie. Tutaj mam, zobaczcie, tę maskę i zwróćcie uwagę, że tutaj ta maseczka ma takie wzory jakby liści, czy może piór, zależy do czego chcielibyście ją użyć. I właśnie ten kształt ja wykorzystam. Będę wykorzystywała dwa kolory tuszu. Najpierw przez maskę nakładam tusz w kolorze Twisted Citron. To jest taki jaśniejszy tusz. Później będę jeszcze tuszowała krawędzie ciemniejszym kolorem. Zobaczcie, będę potrzebowała właściwie około 2 lub 3 takich kartek. W zależności od tego, jak bardzo chcecie, żeby ten Wasz wianek był zbity, ile chcecie tych warstw, ile chcecie tych pojedynczych listków nałożyć, tyle będziecie musieli zrobić po prostu tych wzorów przez maskę. Czyli tak jak mówiłam, na obręcz takiej wielkości jak ta, którą ja tutaj mam, będziecie potrzebowali maksymalnie 3 arkuszy papieru A4. Tak mi się trochę wydaje, że już pewnie o tym mówiłam, ale zazwyczaj znajdzie się wśród oglądających ktoś, kto film widzi dopiero pierwszy raz. Zwróćcie uwagę na to, że zanim będę wycinała pojedyncze listki, czy pojedyncze piórka, wszystkie wzory ze sobą oddzielam, ponieważ dużo łatwiej jest wyciąć taki mały wzór z małej karteczki niż taki malutki wzór z ogromnej kartki A4. Aha, a tutaj słyszycie moje koty. Widzicie moje koty i słyszycie, w trakcie nagrywania też troszeczkę lubią mi przeszkadzać. Właściwie może się wydawać, że wycięcie takiej ilości tych wzorków zajmuje dużo czasu, ale to nieprawda, bo każdy następny idzie sprawniej i jest to naprawdę tylko chwila, nawet nie zdąży Was zaboleć ręka. A żeby wszystko wyglądało ciekawiej i bardziej trójwymiarowo, no i też żeby troszeczkę jednak ukryć nierówne wycinanie, które robiłam jednak dosyć szybko, będę tuszowała krawędzie. I właściwie nie tylko krawędzie, ale też troszeczkę potuszuję całość tych liści. Będą one przez to wyglądały dużo, dużo fajniej i stracą te białe obwódki, które po prostu nieciekawie wyglądają. Kolejna rzecz, która pomoże w tym, żeby wianek wyglądał bardziej na żywy, czy bardziej na przestrzenny, a nie tylko taki wianek, na którym płasko przyklejone są liście, to to, żeby te liście troszeczkę powyginać. Czyli trzeba w zasadzie zagnieść je tak jakby do środka, zagiąć do środka i ewentualnie możecie też trochę powywijać boki, albo na przykład troszeczkę takie potarmosić na lewo, na prawo, żeby nabrało innego kształtu, mniej regularnego. Oczywiście takie przygotowanie liści znowu zajmuje chwilkę, ale wierzcie mi, że gdyby to zajmowało dużo czasu, to naprawdę pewnie bym się za to nie zabrała, a już na pewno nie zrobiłabym 2 takich wianków, że choćbym nawet bardzo chciała go Wam pokazać. Teraz przechodzimy wreszcie do tego etapu, w którym z elementów, które sobie przygotowaliśmy, zacznie wyłaniać się ta jedna całość, do której przez cały czas dążymy. Liście możecie oczywiście przyklejać na dowolny klej, na żel medium, na klej magic, na cokolwiek chcecie.
Ja lubię, jak wszystko dzieje się natychmiastowo i po prostu jest gotowe do użycia w 5 minut, dlatego będę używała kleju na gorąco. Tylko pamiętajcie, że przy pracy z takim klejem trzeba zachować ostrożność, ponieważ jeżeli będzie naprawdę rozgrzany i spadnie Wam choćby, nie wiem, w jakimkolwiek miejscu na rękę, może wypalić całkiem niezłą dziurę i zostawić bliznę, więc zawsze uważajcie, kiedy korzystacie z kleju na gorąco. Liski przyklejam tutaj naprzemiennie, pod delikatnym skosem. Klej mam nagrzany dosyć mocno, więc jeszcze kiedy mi coś nie pasuje i jakiś listek odstaje za bardzo do lewej, do prawej, to mogę go sobie delikatnie przesunąć, tak jak tutaj teraz właśnie widzicie. Następny etap to będzie malowanie tego wianka, nadanie mu takiego świątecznego wyglądu, świątecznego charakteru. I będę go malowała farbami typu shimmer, które, tak jak już wcześniej Wam mówiłam, mają w sobie brokat, ale po zeschnięciu ten brokat w ogóle nie opada, czyli nie będziecie mieli w domu bałaganu. I to są farbki z fabryki dekoru. Nie będę teraz biegać i sprawdzać, które to są kolory, po prostu wszystko napiszę Wam w opisie tego filmu pod spodem. No i zobaczcie, ja po prostu biorę taki większy pędzelek i smaruję po powierzchni tych listków. Nie robię tego z jakąś niesamowitą dokładnością, będę używała dwóch kolorów, takiego bardziej jasnego, właśnie tego, którym tutaj maluję. To jest taki bardziej jakby żywy kolor, a później, kiedy już pomaluję tym, użyję jeszcze takiego bardziej przygaszonego. Głównie dlatego, żeby znowu przez jakby kontrast kolorów, przez ilość kolorów stworzyć to wrażenie, że ten wianek bardziej żyje. No i tutaj widzicie właśnie, że przechodzę do malowania tym drugim kolorem i tutaj w zasadzie już maluję takimi bardziej plamami. Nie pokrywam całych tych liści, tylko wyszukuję właściwie miejsca, w których nie ma tej poprzedniej farby i tam najwięcej dokładam właśnie tego jaśniejszego, delikatniejszego odcieniu. Teraz suszę wianek, żeby zacząć pracować nad nim dalej i gdy wysuszę go całkowicie, farba, która jak widzieliście w momencie malowania jest właściwie taka mleczna, staje się całkowicie przezroczysta, a na powierzchni liści zostaje tylko pięknie mijący się brokat. Co prawda, tak jak już widzieliście, liście wyginałam przed nałożeniem, ale troszeczkę nie zaszkodzi, żeby nadać im jeszcze dodatkowej formy po tym, jak już nałożyliśmy wszystkie farbki, wszystkie kolory, wszystkie farby z brokatami i tusze, ponieważ oczywiście od przyklejenia i od tego moczenia właściwie tych liści farbami one troszeczkę opadają, a my chcemy, żeby odstawały, żeby były trójwymiarowe. No i tak wygląda niemalże gotowy wianek. Brakuje mi jeszcze czegoś, co przyciągnie wzrok i to będą takie kwiaty z materiału, które kupiłam kiedyś w internecie. Są to bardzo ładne kwiatki. Dodatkowo wzbogacimy jeszcze te dekoracje koronką. Koronki, słuchajcie, te, które ja kupuję, kupuję zawsze w pasmanterii. Nie korzystam z internetowych sklepów, lubię taką koronkę zobaczyć. Rozdzielam koronkę na pojedyncze elementy, no i będę je przyklejała do kwiatków, a kwiatki będę przyklejała do wianka. Ciekawa jestem bardzo, jak Wam się taki projekt podoba, jak Wam się podobają w ogóle takiego rodzaju projekty tutaj u mnie na kanale. Ja tak szczerze mówiąc, no nie powiem, że już kartkami jestem trochę znudzona, aczkolwiek no, chciałabym też zabrać się za troszeczkę inne jeszcze rzeczy niż same kartki, ponieważ wiadomo, że papier i inne materiały dają niesamowity potencjał i warto go wykorzystać i warto uczyć się nowych rzeczy. W tym filmiku to jest już wszystko, co chciałam Wam pokazać. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że projekt Wam się podobał. Dajcie filmikowi paluszek w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Coś słyszałam, że trzeba wcisnąć jakiś dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia, więc zróbcie to też koniecznie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Karolina.